Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na miesiąc wrzesień. Kochani Państwo, witam Was serdecznie, wszystkie znaki zodiaku. I dzisiaj z kart Tarota powiem Wam, jakie wskazówki, jakie porady widzi Tarot dla Was na następny miesiąc. Czyli zapraszam serdecznie. Dzisiaj będę robiła to innym systemem. Będę robiła to żywiołami, czyli żywioł ognia, żywioł powietrza, żywioł wody i żywioł ziemi. Będę traktowała znaki zodiaku jako żywioły, tak? Czyli jeszcze inna forma wróżby, ale myślę, że ciekawa, ponieważ chcę również troszeczkę zmieniać, żeby uatrakcyjnić czytania. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Kochani Państwo, zapraszam oczywiście do komentarzy, czy to rezonuje. Zapraszam do lajków z kciuczkiem w górę. Zapraszam Was, kochani, do subskrypcji, jeśli jesteście tutaj nowi. I zapraszam codziennie na mój kanał, tak? Na wszystkie wróżby, na różne tematy, na przepowiednie, na wskazówki, na horoskopy, na rytuały. Zapraszam Was serdecznie. Kochani Państwo, oczywiście robię również wróżby indywidualne. Zapraszam Was, napiszcie mi na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie, kochani Państwo, w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, jakiej wróżby potrzebujecie, na jaki temat. Ja Wam wyślę opcję takich wróżb i warunki. Następnie umówimy się na WhatsApp i będziemy sobie przesyłać. Oczywiście Wy, moje kochane lub kochani, przyślecie mi swoje zdjęcia, zdjęcia swojego partnera lub partnerki, daty urodzenia i konkretne pytania do kart, a ja Wam prywatnie postawię karty Tarota, karty cygańskie lub karty Lenormanda, lub oczywiście karty pomieszam, zrobię tak, by odpowiedzieć na Wasze pytania. Zapraszam Was serdecznie, kochani Państwo. I teraz zaczynamy. Więc zaczynam, tak jak widzą Państwo, od żywiołu ognia. Żywiołem ognia są takie znaki jak baran, lew i strzelec. Zobaczmy, co dla żywiołu ognia będzie ważne w miesiącu wrześniu. Skupcie się. Proszę o wskazówki dla żywiołu ognia, dla baranów, lwów i strzelców. Proszę o wskazówki dla żywiołu ognia, baranów, lwów i strzelców na miesiąc wrzesień. Proszę o wskazówki, proszę o wskazówki, proszę o wskazówki i porady dla żywiołu ognia. 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 Wow. Tutaj dla baranów, lwów i strzelców, kochani, jakby coś dobiegło końca, coś się skończyło, ale coś umarło, może nie wiem, wasza relacja, wasze małżeństwo, wasz kontrakt w pracy, jakieś wasze projekty, ale nie martwcie się, bo każdy koniec oznacza nowy początek. Coś narodzi się tutaj nowego, lepszego, lub poznacie kogoś nowego, coś się tutaj narodzi, tak? Lub potrzebna jest jakaś poważna transformacja w następnym miesiącu wrześniu i będzie tutaj was jakiś zespół pracowniczy, czy rodzina, czy partner, czy szef, szefowa podziwiali, tak? Ważne jest, by wszystkie znaki barany, lwy i strzelce wykazały się w miesiącu wrześniu dobrą kooperacją w zespole pracowniczym lub w rodzinie lub w grupie znajomych, przyjaciół. Będziecie za to podziwiani, za waszą właśnie tutaj współpracę dobrą i wykażcie się też aktywnością. Pokazujecie się tutaj jakby w waszej karcie, ponieważ królowa
Buław to jest właśnie żywioł ognia, kochani, i to jest właśnie karta wszystkich baranów, lwów i strzelców, więc pokazujecie się tutaj w silnej bardzo energii królowej, czyli władczej osoby, która potrafi koordynować, która potrafi tutaj zarządzać, która potrafi podjąć decyzje stanowczo, aktywnie, produktywnie, konstruktywnie. I tutaj powinniście być osobą, która być może ma pod sobą nawet jakichś współpracowników, pracowników, jakiś zespół ludzi, i wy pokazujecie tutaj, że macie kompetencje, że macie te talenty do zarządzania, do podjęcia decyzji, że jesteście aktywne, że jesteście energiczne, że macie pomysłowość. To jest królowa Buław, to jest osoba kreatywna, ta, która ma pomysły, która ma tutaj dużą energię do działania, ta, która pociąga za sobą wręcz zespół ludzi, która wykazuje się swoją energicznością, tak, umie właśnie dążyć do swoich celów, jest pewna siebie w działaniu i takie powinniście tutaj być. To znaczy wszystkie barany, wszystkie znaki zodiaku, które wymieniam, które są żywiołem ognia i to jest żywioł ognia, wasza karta, powinniście być aktywni. I tutaj jest ogromny triumf, zwycięstwo. Idziecie jakby tutaj, jedziecie, idziecie, dążycie po wieniec laurowy, po zwycięstwo. Oczywiście nie polega to na zwycięstwie próżnym, na tym byście byli narcystami czy jakimiś egoistami. Nie, tylko poprzez pracę zespołową, tak? Podziw otoczenia, poprzez swoje kompetencje tutaj. Zarządzania, dążenia do celów, ambitne plany. Będzie tutaj zwycięstwo, będzie triumf, tak? Niezależnie o co teraz tutaj Wam chodzi, czy chodzi Wam o sprawy zawodowe, finansowe, czy sprawy miłosne, emocjonalne, związku. Nie bójcie się zakończyć starych spraw i narodzić się nowym sprawom lub przejść jakąś transformację, ważną zmianę, ponieważ ta zmiana lub to coś nowego, tak, jakiś nowy kontrakt, nowa relacja, nowy zespół pracowników, nowy awans, tak, doprowadzi do waszego zwycięstwa lub do podwyżki, może nawet do lepszego kontraktu. Więc nie bójcie się tutaj, kochane barany, lwy i strzelce, zmian. Dużych, jakichś raptownych czy jakichś radykalnych zmian, ale wykażcie się swoimi talentami. Nie zapomnijcie po prostu, że musicie również wy wziąć swoje sprawy w swoje ręce i dążyć do tych celów, które sobie założycie odważnie, konsekwentnie i wykazać się właśnie swoimi kompetencjami. Dziękuję wszystkim znakom żywiołu ognia. Bardzo pozytywny rozwój pokazał się tutaj w kartach Tarota. I zapraszam oczywiście teraz znaki żywiołu wody. Rak, skorpion i ryby. Czyli żywioł wody, kochani. Rak, skorpion i ryby. Witam Was serdecznie, kochane znaki żywiołu wody. No, na pewno dla Was są sprawy emocjonalne bardzo ważne, wręcz na pierwszym miejscu, tak? Emocje, romantyczność, miłość. Toniecie wręcz, kochane znaki żywiołu wody, w emocjach nieraz, tak? Zobaczymy, co karty doradzają Wam na następny miesiąc, wrzesień. Proszę o wskazówki i rady dla żywiołu ognia, dla raków, skorpionów i ryb. Proszę o wskazówki na wrzesień dla żywiołu wody. Proszę o wskazówki na wrzesień dla żywiołu wody. Proszę o wskazówki na wrzesień dla żywiołu wody. Proszę o wskazówki na wrzesień dla żywiołu wody, raków, skorpionów i ryb. Proszę o wskazówki na wrzesień. Proszę o wskazówki na wrzesień. Wow, tutaj chodzi, kochane raki, skorpiony i ryby.
byście w miesiącu wrześniu tutaj socjalnie się udzielały, wychodziły na jakieś wspólne spotkania, uroczystości, festyny, koncerty, czy jakieś, nie wiem, urodziny, czy jakieś tutaj zaproszenia, żebyście wzięli, tak, żebyście się bawili, radowali z zespołem ludzi, z ludźmi, ze znajomymi, z przyjaciółmi, żebyście wyszli po prostu ze swojej jakby tutaj skorupy, czy izolacji, czy własnego gniazdka i tutaj wyszli, się bawili, czy przebywali w towarzystwie po prostu. Ważny tutaj miesiąc być może dla kontaktów, tak? By się otworzyć na kontakty, by zawierać nowe kontakty, by się radować z innymi, taniec, muzyka, śpiew tutaj. I tutaj otworzy się coś nowego, jakaś nowa, piękna, pozytywna perspektywa. Wręcz z naiwnością dziecka tutaj podążacie w to nowe, tak? Coś namiętnego, gorącego, pozytywnego. Tutaj byliście singlem, to jest znak panny. Być może jesteście spod znaku, znaczy przede wszystkim to jesteście rakiem, skorpionem, ryby, ale może macie ascendent, ponieważ chodzi też o ascendenty, tutaj ascendent w pannie. No jest to na pewno tutaj też karta singla, który poszukuje coś nowego i tutaj jest szansa, jeśli jesteście singlami, by rzeczywiście otworzyło się coś nowego gdzieś w towarzystwie przebywając, poznacie kogoś po prostu, tak? I coś otworzyć się może tutaj pozytywnego, nowego. Tutaj sąd oczywiście mówi o tym, że jeśli macie jakieś sprawy administracyjne, sądowe, urzędowe, to może się rozwinąć pozytywnie. Ale musicie znaleźć tutaj jakieś rozwiązania problemów, szukać nowych dróg na rozwiązanie tych problemów, szukać tutaj rozwiązań rezolutnie, mądrze, spokojnie, w izolacji, w samotności, przemyśleć jeszcze raz wszystko i tutaj sprawy mogą, nie wiem, albo możecie się pogodzić, albo możecie tutaj jakiś balans odzyskać, albo możecie tutaj sprawy urzędowe, sądowe, jakiekolwiek by to nie były, dobrze poprowadzić w miesiącu wrześniu, natomiast tutaj może się doradźcie kogoś, może przez jakieś znajomości, układy, nie wiem, przez jakichś znajomych poszukajcie rady czy wsparcia, ponieważ ktoś tutaj może Wam rzeczywiście pomóc, tak? Czyli jakieś kontakty są też być może ważne. No i tutaj myślcie pozytywnie i oczywiście przy rezolutnym rozmyśleniu spraw, przemyśleniu spraw może się tutaj udać pozytywnie bardzo rozwiązać te Wasze sprawy jakieś urzędowe, nie wiem, czy rozwodowe, czy sądowe, administracyjne, ważne dla Was, istotne. Może tutaj być sprawiedliwość, może być tutaj właśnie bardzo dobry miesiąc dla załatwienia tych spraw. Dziękuję serdecznie dla żywiołów wody, czyli rakom, skorpionom i rybom. I zapraszam następny żywioł, kochani. Zapraszam teraz żywioł powietrza. Żywioł powietrza, kochani, to takie znaki horoskopu jak bliźnięta, waga i wodnik. Żywioł powietrza jest szybki, zdecydowany w działaniu, tak? Lubi zmiany, ale odcina też szybko wszystko, co mu nie służy. Jest szybki, raptowny, najszybszy, błyskawiczny wręcz w działaniu. Jest to żywioł bardzo oparty tutaj na myśleniu, na głowie, na intelekcie. Na pewno analizuje wszystkie sprawy, tak? Działa szybko, zdecydowanie, wręcz błyskawicznie. Zobaczmy, co dla tego żywiołu pokażą karty. Bliźnięta, waga i wodnik. Proszę o rady i wskazówki dla bliźniąt, wagi i wodnika na miesiąc wrzesień. Proszę o rady i wskazówki dla żywioł powietrza. Proszę o rady i wskazówki dla żywioł powietrza na miesiąc wrzesień. Proszę o rady i wskazówki. 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 Proszę o rady i wskazówki dla
żywioł powietrza na miesiąc wrzesień. Proszę o rady i wskazówki. Proszę o rady i wskazówki na miesiąc wrzesień. No tutaj już nam się pokazała karta sądu, czyli to jest karta wagi. No karta wagi, czyli waga jest żywiołem powietrza. Jakaś sprawiedliwość, jakieś załatwienie spraw, być może sądowe, administracyjne, ale też tutaj ważna sprawa, by odzyskać we wrześniu balans, dawać i brać w równej mierze. No ta mówi tutaj też o sprawach sądowych, jeśli bierzecie rozwód, jeśli macie jakieś sprawy w sądzie lub administracyjne lub urzędowe ważne, to tutaj przyjdzie być może załatwienie tych spraw do końca, sprawiedliwość, nie wiem, dopniecie spraw być może do końca. Na pewno ważna jest tutaj wiarygodność w załatwianiu tych spraw, dobre przemyślenie, analizowanie tych spraw, by nie popełnić jakichś błędów i poprawne tutaj, tak, działanie. I chodzi o to, że są jakieś sprawy miłosne, rycerz kielichów, sprawy nowe, miłosne, flirtowe, romansowe, emocjonalne, które do Was idą. Jakiś rycerz, który będzie walczył tutaj o Waszą relację, Wasz związek, Waszą miłość i ważne jest, byście się mogli otworzyć tutaj w miesiącu wrześniu na tą miłość, ta karta świata, czyli otwarcie się, pozytywne myślenie. Nawet być może tutaj jakieś związki zagraniczne lub jakieś kontakty zagraniczne, otwarcie się na świat, tak, przez internet być może kogoś poznacie. 10 mieczy mówi jednak o jakichś blokadach, o załamaniu, o waszym bólu, o tym, że nie wiem, uważajcie na te blokady, uważajcie, by się nie obciążać tutaj zbytnio jakimś negatywnym myśleniem. Być może chcecie coś raptownie we wrześniu zakończyć, tą miłość tutaj, która niby do Was idzie, być może będziecie chcieli zakończyć, co będzie dla Was troszeczkę bolesne, obciążające. Nie wiem, mogą wystąpić jakieś tu problemy, ponieważ jest załamanie, jest przeciążenie, jest balast, jest obciążenie. Więc uważajcie tutaj na wszelkie niepowodzenia miłosne, żeby Was za bardzo nie dotknęły, tak? Żebyście nie popadli w smutek, żebyście nie popadli w depresyjne jakieś tutaj stany. No i wyjaśnijcie wszystkie sprawy, ponieważ mamy tutaj sprawy wyjaśniania problemów, wyjaśniania spraw ciężkich, tak? Także wszyscy, którzy popadną rzeczywiście tutaj w jakieś problemy miłosne, to proszę o wyjaśnienie szybko tych problemów. Dobrze? Dziękuję serdecznie i zapraszam teraz następny żywioł, czyli żywioł ziemi. Żywioł ziemi, kochani, to byk, panna, koziorożec. Wszystkie byki, panny i koziorożce zapraszam teraz serdecznie. Dobrze i już zaczynamy. Proszę o wskazówkę dla żywiołu ziemi, byków, panny i koziorożców. Oczywiście żywioł ziemi, tutaj najważniejszą sprawą dla żywiołu ziemi, dla tych znaków jest stabilność, tak? Stabilność sytuacji, bezpieczeństwo. Także zobaczmy, co pokażą karty na wrzesień. Proszę o porady i wskazówki dla żywiołu ziemi na wrzesień. Proszę o porady i wskazówki
dla żywiołu ziemi na wrzesień. Wow, odejście, pożegnanie, odejście od jakichś spraw, wyruszenie w drogę, wyruszenie w nowe perspektywy, w nowe plany, nowe projekty, nowe życie, nowa ścieżka. Pożegnanie się ze starym, na zasadzie żegnaj stare, witaj nowe. Pomoc, przyjęcie pomocy i wsparcia od innych, jeśli Wam ciężko przy tym pożegnaniu. Być może przeprowadzka, nowy adres, być może zmiana miejsca zamieszkania, byki Panny Koziorożce w miesiącu wrześniu. Tutaj mamy jakąś być może nową miłość, albo poprzez nową miłość, poprzez nowe emocje, nowy związek, Król Kielichów, będziecie chcieli zmienić miejsce zamieszkania lub zmienić swoje plany życiowe. Tutaj musicie to oczywiście przemyśleć głową i swoją intuicją, czy taka zmiana jest oczywiście dobra, czy jest rozsądna. Na pewno musicie słuchać głosu swojego rozumu i intuicji swojej, żeby podjąć właściwą decyzję, tak, żeby nie podjąć jakiejś naiwnej decyzji. No i tutaj rzeczywiście przeprowadzka, otwarcie się na świat, czy jakaś podróż, wyjechanie, być może nawet za granicę lub gdzie indziej, do innego miejsca, być może jakieś kontakty nawet zagraniczne tutaj, tak? Być może jeśli nie chodzi tylko o sprawy miłosne, sprawy związku, to tutaj jakaś inna praca, zostawienie starych spraw, starej pracy i wyruszenie w stronę nowego kontraktu, nowej pracy, nowych pomysłów, nowych projektów, tak? Przemyślenie spraw i wyjechanie, być może nawet praca za granicą, też jest to możliwe. Lub szukanie pracy poprzez internet, co może nawet przynieść oferty zagraniczne lub nowe jakieś oferty ciekawe. Lub jeśli szukacie partnera, jesteście singlami, to tutaj znalezienie pracy, znalezienie partnera, jakiegoś, jakiejś dużej miłości, pięknej miłości poprzez internet, tak powinniście szukać. Lub gdzieś nawet jakieś kontakty zagraniczne, które mogą się przerodzić w jakąś miłość, ale przemyślcie wszystko, słuchajcie głosu swojego serca, swojej intuicji, swojego intelektu. Na pewno jest ważne, byście byki, panny koziorożce zaufały czemuś nowemu, zaczęły coś nowego we wrześniu, tak? Szukały coś nowego, zaczęły coś nowego, nie bały się zmian, nie bały się jakby zostawić stare sprawy i zacząć nowe sprawy, które są dla Was ważne. Nie bójcie się tego. Także tutaj na pewno pokazują karty dla byków Panny Koziorożców coś nowego, jakiś przełom, jakieś zmiany, jakieś pozytywne też otwarcie się na nowe. Dziękuję serdecznie. I oczywiście dziękuję wszystkim znakom. Proszę o komentarze, o lajki, proszę o kontakt i nowe subskrypcje. Zapraszam Was na mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.